Witam, zagrałem dalej w Dust Analysian Tale. Niedawno w filmie przed poprzednim nauczyliśmy się umiejętności spinania się po pnączach. I teraz w sumie moglibyśmy wrócić do tych wszystkich krain, które wtedy pominęliśmy, i się po tych pnączach pospinać trochę, podkrywać te sekrety, które tam zostały. Ale nie, chodźmy do przodu. Mamy więcej kolców i mamy przejście do kolejnego odnogi tutaj, zresztą tutaj na dół też mamy przejście do kolejnej odnogi, mi się wydaje, że to będzie się tak właśnie rozgałęziało. Chciałbym mapę włączyć, tylko zapomniałem, gdzie ona jest, o właśnie. Czyli tak, czyli ten fragment mamy już ze sobą, wszystko tutaj zostało odkryte, co mogło tylko być. Ten fragment po lewej, tutaj jest jakiś sekret jeszcze, nie pamiętam co to, a już wiem, pamiętam co tam będzie, nieważne. Czyli tak, mamy to teraz na dół, mamy w prawo i mamy jeszcze do góry. I to będą takie trzy lokacje, które trzeba odwiedzić koniecznie. Zapomniałem czasu włączyć. Żeby zakończyć to tutaj ten rozdział cały, prawda? Żeby móc zdobyć pomoc od blablabla. Dobrze, żeby się zapisało grę właśnie. Trochę zapomniałem, bo długo nie grałem, nie? Czy tak się robi? Dobrze. No, padło dosyć szybko. Bohater jest już trochę lepszy i to widać, nie? Chodźmy na dół może najpierw. Mamy ten taki pierścień cały czas, także to on tam świeci, rozświetla nam drogę trochę. O, nie wezmę tego kurczaka? Wezmę. No dajesz. Szybko gruszkę. Co, będzie tu tylko i wyłącznie kolejna gruszka? Ale jakaś gruszka dłuższego życia, także mi się wydaje, że ona się może przydać. No, niezbyt dłuższego życia. Ale zawsze. No i porażenie prądem też działa, jak widać. Bardzo dobrze. Kolejne. No to się musimy cofnąć i... po kolejną gruchę oczywiście. Tą taką dłuższego żywota. Oczywiście. Tylko ja tak się trzeba pospieszyć, bo jednak ona wcale jednak nie ma aż tak długiego żywota, jakby się chciało, nie? Zresztą widać właśnie. Także rozwalimy tę ścianę. Boom, ściana nie żyje. A, zombiaki. Przez chwilę mi się tutaj zlały one po prostu z tłem. Także nie widziałem ich, pomimo tego, że były na ekranie. No, bardzo ładnie padają. Także... ja się tak zastanawiałem, czemu ten bohater tak wolno biegnie, nie? A to... po prostu stało gówno. Mam jakieś jedzenie w ogóle lepsze niż ten grzyb? A mam dużo. Także możemy sobie tutaj zjeść na przykład to. Y-kiem. No i kury. Dużo jeszcze. Chyba już starczy? Tak. Rozświetliły się nam zielone plusiki. Przecież do kolejnej lokacji nie ma tutaj punktu zapisu. Niedobrze. To, ale ten prąd ten mocno zbiera po prostu kombosy tutaj. No, nabiłem nieźle. Mogę nabić jeszcze więcej. Chcę ich zabijać, bo to dostanę za to punkty doświadczenia oczywiście. Wiadomo. No tutaj trzeba bardzo uważać, bo można... Chain broken, dostałem otosy. Bo może po prostu się nadziać na te kolce. Głupia osa. O, ale teraz wyskoczyłem. Tutaj górka jest potrzebna. Ciekawe, co nie wezmę. Może jakoś z dołu właśnie? O, jeszcze żyjecie?
jakieś jedzenie wypuściła chociaż. Tu też będę na kurczaka. Nie, tak idzie wolniej. Także może tak atakować niby, nie? No ale wymyślili ustawienie skał. Wtedy nie przejdę, nie? Nie. Chyba to nic znika, także nie trzeba się specjalnie spieszyć. Teraz mam gruszkę. Jedziemy z tą gruchą. Ciekawe, czy przyleci do mnie do góry. A, przyleciała. Trzeba uważać na kolce. Zniszczenie gruchy to nie jest dobry pomysł. O kolce, oczywiście. Ciekawe, gdzie jest ten sekret. Już miał atakować. Widziałem to. To jest jakieś bardziej ciemne. Nie wiem, czy to się przekłada na groźbę, niebezpieczeństwo. Chyba nie. Dobra, to jest wyjście z tej lokacji, a gdzieś się znajduje sekret w takim razie. Może być też tak, że jeszcze nie mam do niego dostępu po prostu. No tu raczej nie, bo bym widział, prawda? A może po prostu zeskoczyć, to mi fidget podpowiada. Myślałem już, że po tobie wiadomo, gdzie jest sekret. Ale nie. To będą osy. Ale może będzie coś po lewej jeszcze. Co? A, jest. Tylko trzeba to zrobić w ten sposób. To wszystko? Jeszcze nie. Ale tutaj właśnie by się przydał lepszy trochę bohater, ponieważ on jednak jest bardziej skuteczny. A nie, to wszystko jest. Możemy stąd iść. Może mi się wydaje, że ciosy mierzą są skuteczniejsze na to gniazdo niż czary. Także robimy stąd wypad. Definitywnie. I kolejna lokacja, w której nie ma... Jest za to nekromata. Nie wiem, czy ty pani obrywasz, czy co? No chyba tak, bo... Tak mi się wydaje przynajmniej. Ale zabijanie go jest tak trudne, że chyba naprawdę po prostu łatwiej jest uciec. No zginął, ale to nie był pierwszy i ostatni, nie? Przecież. Za to przynajmniej za każdym razem, gdy on postawi nowego kolesia na ziemi, to ja za tego kolesia dostaję nowe przedmioty, nowe pieniądze i nowe punkty doświadczenia. To jest takie trochę dziwne, ale można na nich farmić, tak naprawdę. Bardzo. Chociaż z drugiej strony można równie dobrze farmić poprzez wychodzenie, wchodzenie na ekran, nie? Na to samo wiedział. Zginęło to? No nie, no nie, no nie, no musiało zabrócić akurat. Dałeś żarcie. Nie chcę zginąć. Treasure. Kolejny cieć. Dobra, postaw kogoś, bo nie mam już czym z tobą walczyć. Co ja tak wyskoczyłem do góry? Co miało być w ogóle? Zabiłem go. Tym razem jakoś szybciej poszło. Może to po prostu polega na tym, że nie należy tutaj latać i żeby on nie zniknął, tylko na przykład stać w miejscu, nie? Ale to robię instynktownie, bo w sumie tutaj błyska i... Można nie zauważyć, jak nas te zębiaki będą biły. No właśnie. Też było głupie.
Co? Nie! Gdy wrócimy, będziemy w tym samym miejscu.